Witam Was serdecznie, Max Pimpel przedstawia MotoGP 21, w tym odcinku Australia. Przenosimy się do Australii, Philippa Island. No, mogę tutaj powiedzieć, że 53 punkty, no jest to bariera, więc no raczej nie do pokonania. Bym musiał chyba Mira dwa razy tutaj wyrzucić z trasy, albo po prostu bym musiał się tutaj przewrócić, żebym mógł tutaj zwyciężyć. No bo raptem są jeszcze 3 Grand Prix. Za duża jest strata, naprawdę za duża jest strata, ale propos mojego kontraktu, który miałem tutaj, to ja tutaj nic nie będę robił, bo chcę tutaj jedno coś fajnego zobaczyć, jeśli chodzi o podpisanie. Bo wiadomo, mamy tutaj 13 tygodni, żeby tutaj dokonać jakichkolwiek zmian. Jest tutaj 1 607 205, ja sobie to po prostu tutaj zapiszę i ciekawi mnie, po tej rundzie, po Australii, czy mój menadżer będzie w stanie trochę większą kwotę tutaj wynegocjować. Bo myślę, że chyba może to się zmienić. No bo wiadomo, że to jest tutaj uwzględnione, jeżeli chodzi o naszą reputację. Jak będzie ona czym większa, tym możemy tutaj wynegocjować o wiele większe tutaj wynagrodzenie. A szczególnie będzie mi one tutaj bardzo ważne, kiedy ja będę chciał zakładać swój własny zespół. Co do projektu, zostawiam taki, jak tutaj jest, i przenosimy się do Australii. Tutaj mogę powiedzieć, że to już jest mój trzeci odcinek w ciągu tego dnia. Naprawdę bardzo mi się fajnie jeździło. Szybko dokonywałem tych poprawek odnoszące się do tych ustawień i naprawdę bardzo fajnie mi tutaj szło. Tutaj nawet pozwoliłem sobie wytestować pozycję trzecią, a pozycję drugą, jeżeli chodzi o mapowanie silnikiem. To była pozycja 2, 13 pozycja. Tu już dałem sobie na pozycję trzecią tego PWR-a i już tutaj drugi byłem. Mogę powiedzieć, taka różnica 600 tysięczny się tutaj poprawiłem. Tutaj dokonałem jeszcze jednej korekty odnoszącą się do ostatniego parametru, jeśli chodzi o ustawienia, i dało mi to przewagę jeszcze pół sekundy szybciej. I tutaj o tym parametrze teraz za chwilę powiem. Australia, 31 temperatura asfalta, 11 powietrza i 15 prędkość wiatru. Riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start of the race. No, pora, żebym tutaj sobie wczytał to. Czasami ten gościu mi tutaj przeszkadza, jak tutaj podczas tej komentarzy zaczyna tutaj gadać. Dobra, propos opon, to na pewno będą miękkie i będą tutaj średnie. Ja tutaj się sugeruję rekomendowanymi. Tutaj zerówki, paliwo na 8, 00, 8, 8, 6, zerówki, i tutaj chodziło mi o tą opcję. Na początku tutaj było treningu numer 2, miałem w tej pozycji. Na kwalifikacjach tylko tak stopniowo sobie to zwiększałem, jednak pozycję 8, jeszcze mogłem urwać te pół sekundy. Tutaj geometria bez zmian i tutaj jest to, tak, tutaj jest w dobrych położeniach, jeżeli chodzi o te biegi. Tym razem tarcze hamulcowe wolałem tutaj jednak mieć ten przód w pozycji rekomendowanej, bo zauważyłem, że tutaj jadąc naprawdę z takiego szybkiego lotnego startu lub z garażu, no to jednak ten pierwszy zakręt, te hamulce były w kolorze takim niebieskim, więc tutaj one potrzebują tego rozgrzania, więc tutaj wolę sobie wziąć te karbonowe, kilogramowe, jeżeli chodzi o to. Tutaj tak, 200, tutaj się raczej nie będę sugerował, jeśli chodzi o tył, to tak jak mówię, tutaj będą rekomendowane, tu nierekomendowane opcje. Tutaj start z jedynki, nie będę tutaj startował z jedynki, niech będzie tak jak jest i możemy po prostu pędzić. To jest mój trzeci wyścig w tym samym dniu. Naprawdę kariera tutaj nabiera na tempie. Tylko 400 tysięcznych tutaj zyskałem. Mirias 8, 53 punkty przewagi. No tak, tutaj wystarczy, że on by ode mnie, przede mną by był i już ma tytuł mistrzowski.
tutaj podróżujemy. Podróżujemy ze Fabio Quartararo. Przyzwyczajony jestem do tej gry, naprawdę. Tutaj jestem przyzwyczajony. Jakbym miał teraz wrócić do wersji 19, 20 MotoGP, no to tutaj by była trudność. Bym musiał z powrotem się odzwyczajać od tej części i przyzwyczajać do tamtej. Widzi wyraźność kamery. Tutaj trzeba płynnie jeździć w te zakręty, naprawdę. Tutaj trzeba płynnie jeździć i dwa zakręty chyba są takie ciężkie. Tutaj na tej trasie trzeba naprawdę dobrze w nie się wpasować, wkomponować i wtedy można normalnie pójść do przodu. Troszkę spóźniłem. Ale Rins, no i Mir. Kurde, ale już nie, tutaj nie wal mnie, bo ja tutaj muszę ich wyprzedzić. Ale tutaj Szymi mi wyszedł. Dobrze. Rozpędzamy się. Te Suzuki naprawdę są mocne tutaj. Ale tutaj ładnie wjechałem. Tutaj myślałem, że już tutaj będzie taki delikatny uślizg. Ale w dziwnym stylu jeździ te Rins, zauważyłem tutaj. Taki ma inny styl jazdy. Jeszcze zakręt. Ładnie, jest pięknie. Teraz można jechać. O to chodziło, żeby tego Mira wywalić. I teraz, żeby nic, do niczego nie doszło. Jak on się teraz wywali, będzie NC, czy NC, czy dyskwalifikacja. No to będzie ładnie. Dobra, za Rinsem można jechać. Kurde, te błędy popełniam. Muszę tutaj z powrotem wrócić na rytm jazdy, bo już straciłem. No tutaj tak to jest. Jeden mały błąd i naprawdę sporo czasu się tutaj traci, ale się nie dam się. Tutaj nie dam z Rinsem. Widzę, że Rins też troszkę wyjechał tutaj na tym. Ale tutaj niestabilnie, za mocno tutaj zahamowałem, dlatego mnie tutaj trochę oponę dźwigło do góry. Będzie. Trzeba spokojnie, już mam na zielono, że już tutaj poprawiam swój rezultat. Za szeroko pojechał i glebnął. No, niestety, już nie mamy Suzuki. Już tutaj popełnił błąd. Kolejny zawodnik z Suzuki.
to dobrze, że nie muszę teraz gonić czołówki, stawki, tylko mogę sobie już jechać swoim własnym tempem, który troszkę podkręciłem. Jak widać, na zielono się pokazują. No jak widać, te jest aż na niebiesko ten tarcza hamulcowa. Dobrze, że nie dostaję dyskwalifikacji za takie manewry, że kogoś wywalam po prostu z toru. No bo mogłoby tak być. Dyrekcja już by mnie od razu ukarała karą przejechania dłuższej nitki toru. Albo te opcje dialogowe. Już od razu z teamem Suzuki już bym miał relacje negatywne. Ale tam też glebią, widzę. Rins już tutaj kolejny raz wywalił się. Jazda w samotności. Trzeba zachować cały czas koncentrację nad jazdą. Ale tutaj troszkę błędu popełniłem. I już od razu widzę, że już się przed strata już jest, bo Bagnaia odrobił pół sekundy na tym zakręcie. Można tutaj dużo stracić, dużo zyskać właśnie na tej prostej start meta. Chyba Petrucci wywalił się, Vinales się wywalił na Kagami. Co tam się dzieje normalnie? Glebią normalnie wszyscy. Chciałbym to zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Może dochodzi do walki. Dlatego tyle aż upadku. Trzeba jechać po swoje. Tak jak zerkam na live timing, no to też tak trochę człowieka wyprowadza z równowagi. Teraz może sobie zerknę. No, Marc Márquez ładnie. Enea Bastianini, no. Jestem w szoku. Trzecie miejsce. Ale mi to fajnie poszło. Już jest szóste okrążenie i 7 sekund przewagi. No dużo wywrotek było, dlatego. Kolejna wywrotka. Kto tam się wywalił? No Marc Márquez, no szkoda go. Kto się tam wywalił? Z taką teraz przewagą teraz ja mogę jechać na spokojnie. Naprawdę. Nie muszę podkręcać tempa. Jadę w granicach 1.30-1.29 i to jest zupełnie wystarczające, bo boty zaczynają się tam przewracać. Już jest 13 sekund przewagi. Jadę w samotności.
ale jeden plus. Dobrze, że z nimi nie jadę, bo tam ja bym jeździł razem z tymi botami, one się przewracają. No to kto wie, ja bym też chyba tam glebił. A 13,5 sekundy to już sobie mogę naprawdę pozwolić na lightową jazdę. Ale mało jakoś tak widzę tych kropek jest na tym, na tej mapie całej. Ciekaw jestem, ile zawodników w ogóle jedzie, a ile po prostu zdyskwalifikowanych zostało. No i kolejne upadki, jak widzę. Tam coś chyba jest błąd. Coś mi się wydaje, że na tej trasie, żeby aż tyle upadków było. Ale mi tutaj w szyni weszło. Pięknie, tak kończę ten wyścig. No nie spodziewałem się, że taka przewaga będzie. Marquez glebnął. Wiem, że on tutaj dużo było właśnie takich upadków, jak zauważyłem. Dlatego taka przewaga była Enea Bastianini chyba po raz pierwszy na podium. Marquez trzeci, Bagnaia, Nakagami, Marquez, Mir. Coś mi się wydaje, że może ta gra jest taka, że... No Mir, kurde, jakby oni nie glebili, no to Mir by tutaj w ogóle punktów nie miał. Miller, Salvadori. Całkowicie to się poustawiało. Bardzo dziwnie. Fabio Quartararo, Binder, Espargaro, Quartararo, Lecuona, Oliveira, Zarco, Rossi, Marini, Rins, Vinales, Petrucci, Martin, Alex Espargaro, Morbidelli, no... 9 tylko tutaj przejechało, naprawdę. Muszę to zobaczyć, tam powtórkę. To mnie naprawdę ciekawi. Aż 9 tylko punktów, tylko 9 przejechało. Reszta się powywalało. A tutaj właśnie do tego Espargaro tak się lekko trąciłem go. Mogłem troszkę przyspieszyć nawet. Najlepiej jest przyspieszać czas z tą funkcją. Czyżby to było tutaj, ten manewr? Tak, tutaj go ścięłem. I tutaj glebnął. Tak jest, tutaj Mir glebnął. I właśnie chciałbym tutaj zobaczyć, a propos tego Mira, jak on tutaj się pozbierał. Tutaj jedzie i kolejny raz glebnął. Jaką musiał mieć stratę, naprawdę. Muszę sobie to przewinąć trochę i zobaczyć, bo tutaj kolejny glebili. Ten właśnie zakręt. Tam, gdzie Rins glebnął, to w tym zakręcie tutaj spora ilość pewnie musiało rywali tutaj też glebić.
Też mi się wydaje, że w tej Australii na jednym zakręcie dużo osób tutaj glebiło. Dobra, kontynuuję zatem. Strata 37 punktów, więc tutaj jeszcze dwa ostatnie Grand Prix. Jak mi się uda takie dwa manewry zrobić nad Mirem, no to kto wie, jeszcze mogę tutaj powalczyć, nie powiem. Baniaja tutaj, Jorge Martin, Rossi tutaj, opa. I dzięki temu, że tutaj Enea Bastianini był na podium, tutaj dwie pozycje do góry poszedł Alex Marquez i Lorenzo Salvadori. This rider has been able to impose a frantic pace on today's race, and now he and his mechanics are rightly going to party. No, jest zadowolenie, ale matematycznie jeszcze jest szansa na tytuł. Tylko czy mi się uda taki manewr zrobić? No, ciekawi mnie to. 37 punktów to jest dużo. To jest zapas jednego Grand Prix. On by musiał mieć dyskwalifikację, wtedy by miał szansę. Mir by musiał zdyskwalifikowany być. No, chyba po raz pierwszy Enea Bastianini na podium. To jest chyba moje największe zwycięstwo, jeżeli chodzi, czyli największa przewaga nad botami podczas jazdy. Aż 19 sekund tam miałem przewagi nad nimi. No to tutaj już mnie za bardzo nie interesuje te punkty odnoszące się do elektroniki. No i mamy Malezję, ostatnie dwie rundy. Ostatnie dwie rundy, ja sobie muszę tutaj podejrzeć, tak jak mówiłem już na początku odcinka, a propos mojej kontynuacji, jeżeli chodzi o kontrakt, bo tutaj jest propozycja i czy tutaj się zmieniło te 1 607 205. Nie, tutaj jednak zostało tak samo. Myślałem, że po rundzie, kiedy reputacja wzrasta, to może tutaj się coś zmieni, ale niestety tutaj nie doszło do tego. Ja myślę, żeby sobie jeszcze tutaj poczekać, bo naprawdę 12 tygodni, jak sobie tylko zerknę na kalendarz, no to mogę tutaj sobie obliczyć 1 tydzień, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Praktycznie mogę do samego końca jeszcze czekać na ten kontrakt odnoszący się do tego. Myślę, żeby już jutro zrobić dwa ostatnie odcinki z kariery i albo tutaj kontynuować karierę, albo tutaj już zająć się na przykładzie zrobieniem mistrzostw w kategorii, tutaj jak powiem, klasie Red Bull Rookie, bo naprawdę tutaj jest ten dodatek, a warto byłoby tutaj te mistrzostwa zrobić z klasy Red Bull Rookie i na przykładzie tutaj popodawać sobie na te trasy, na których na przykład nie jeździliśmy, czyli to są te trasy jak Argentyna i ta trasa jak Ameryka, i myślę, żeby jeszcze jedną taką bądź dwie trasy dodać
jeśli chodzi, bo jeszcze na nich nigdy naprawdę nie jeździłem, propos Ameryki i Argentyny, jeśli chodzi o część 21. Szkoda, że tutaj w Red Bull Rookie nie ma tutaj jeszcze trasy, jakim jest Brno i tutaj jeszcze Laguna Seca. Tego tutaj też brakuje, tych dwóch tras. To bym sobie zrobił te mistrzostwa, na przykład Brno, Laguna Seca, Argentyna i Ameryka. A także porobię coś tutaj i będzie naprawdę bardzo tutaj ciekawie. Także myślę, żeby już na tym odcinku tutaj mogę powiedzieć, zakończyć ten odcinek. Jak się podobało, łapa w górę, także do zobaczenia, do następnego odcinka.